Rozdział szósty. Malfurion powrócił zatroskany do swojego domu, położonego nieopodal wodogrzmotów, w niewielkiej odległości od Suramaru, osady nocnych elfów. Wybrał to miejsce ze względu na panujące w nim spokój i piękno pierwotnej natury. Nigdzie indziej nie czuł się tak dobrze. Może oprócz Gaju Cenariusa. Prosty dom Malfuriona, przysadzisty, zaokrąglony budynek z drewna i ziemi, nie przypominał zupełnie domostw większości nocnych elfów. Nie dla niego były jaskrawe kolory, świadczące o skłonności jego pobratymców do przyćmiewania sąsiadów. Malfurion zbudował swój dom w barwach ziemi i życia, leśnych zieleniach, głębokich, żyznych brązach i pochodnych odcieniach. Próbował dostosować się do otoczenia, zamiast zmuszać je, aby dostosowało się do niego, jak to miał w zwyczaju jego własny lud. Ale tej nocy nawet własny dom nie był w stanie przynieść mu ukojenia. W głowie wciąż wściekle wyraźne kłębiły mu się myśli i obrazy, których doświadczył w szmaragdowym śnie. Otworzyły w jego wyobraźni drzwi, które rozpaczliwie pragnął zamknąć z powrotem, ale wiedział, że to niemożliwe. Wizje, jakie masz w szmaragdowym śnie, mogą oznaczać wiele rzeczy, twierdził z przekonaniem Cenarius. Bez względu na to, jak prawdziwe się wydawają, nawet to, co uznamy za prawdziwe, tak jak twoja wizja z In-Ashari, może być fałszywa. Bo kraina snów płata figle naszym ograniczonym umysłom. Malfurion wiedział, że półbóg stara się go tylko pocieszyć, i że to, co widział, było prawdą. Zdawał sobie sprawę, że Cenarius jest tak samo zaniepokojony lekkomyślnymi praktykami magicznymi, jak on sam. Moc, którą przyzwali szlachetnie urodzeni, do czego im służyła? Czy nie czuli, jak napięta stała się materia świata wokół studni? Wciąż nie potrafił pojąć, jak królowa mogła tolerować tak nieostrożne i potencjalnie destrukcyjne działania. A jednak był przekonany, że bierze w tym udział tak samo jak jej podwładni. Ashara nie była zwykłą marionetką. Naprawdę rządziła. Nawet swoimi aroganckimi, szlachetnie urodzonymi. Próbował zająć się codziennymi obowiązkami w nadziei, że pomoże mu to zapomnieć o trapiących go zmartwieniach. Domostwo elfa składało się tylko z trzech pomieszczeń, co było kolejnym przejawem zamiłowania do prostoty, jakże rzadkim u jego ludu. W jednym pokoju znajdowało się łóżko oraz kilka książek i zwojów poświęconych naturze i jego ostatnim studiom. W drugim, na tyłach, mieściła się spiżarnia i mały, prosty stół, gdzie przygotowywał posiłki. Malfurion traktował oba te pomieszczenia czysto utylitarnie. Trzecie, największe, było jego ulubionym miejscem. Tutaj, gdzie przez okno było widać skrzące się wodospady i gdzie w nocy wpadało jasne światło księżyca, siadywał i medytował. Tutaj, pijąc miodowy nektar tak lubiany przez nocne elfy, przeglądał księgi i starał się zrozumieć to, czego Cenarius nauczył go na poprzedniej lekcji. Tutaj, przy krótkim stoliku z kości słoniowej, który można było zostawić jadłem, przyjmował Tyrandę i Illidana. Ale tego wieczora nie spodziewał się odwiedzin ani brata, ani elfki. Tyrandę wróciła do świątyni Elun, aby kontynuować swoje nauki, a bliźniak Malfuriona, co było kolejną oznaką pogłębiających się różnic między nimi, wolał wrzawę Suramaru od spokoju panującego w lesie. Malfurion odchylił się na oparciu krzesła, a blask księżyca oświetlił mu twarz. Zamknął oczy w nadziei, że ukoi to jego nerwy. W tej samej chwili coś wielkiego przemknęło przez plamę księżycowego światła, na krótko pogrążając Malfuriona w całkowitej ciemności. Nocny elf gwałtownie otworzył oczy, przed którymi mignął jeszcze jakiś wielki, złowieszczy kształt. Malfurion przyskoczył do drzwi i rozwarł je na oścież. Ale ku swojemu zaskoczeniu zobaczył tylko spienione wody pobliskiego wodospadu. Wyszedł na zewnątrz i rozejrzał się dookoła. Żadna istota tej wielkości nie mogła się poruszać tak szybko.
słyszał o przypominających byki taurenach i niedźwiedziopodobnych furbolgach. Ale choć odpowiadały cieniowi wielkością, żadna z tych dwóch ras nie odznaczała się chyżością. Kilka gałązek zaszumiało na wietrze. Gdzieś w oddali śpiewał nocny ptak, ale Malfurion nie widział nigdzie śladu intruza. To tylko nerwy, zganił się w końcu. Twoje własne wątpliwości. Wróciwszy do środka, Malfurion usiadł z powrotem, znów błądząc myślami wokół trapiących go problemów. Był pewny, że w przeciwieństwie do intruza nie wyobraził sobie ani nie odczytał błędnie niczego, co miało związek z pałacem i studnią. Musiał dowiedzieć się czegoś więcej. Więcej niż szmaragdowy sen był mu teraz w stanie wyjawić. I będzie musiał to zrobić bardzo, bardzo szybko. Niewiele brakowało, a zostałby złapany. Jak dziecko, które dopiero co nauczyło się chodzić. O mały włos nie wpakował się prosto do kryjówki tej istoty. Ork weteran nie popisał się opanowanymi do perfekcji umiejętnościami, z których słynął. Brox nie bał się, że w razie starcia z obcym nie uda mu się obronić. Ale nie był to czas na szukanie chwalebnej śmierci. Poza tym na tyle, na ile zdążył się przyjrzeć samotnej postaci, nie stanowiła ona dla niego większego wyzwania. Wysoka, ale zbyt patykowata. Zbyt bezbronna. Ludzie byli znacznie bardziej interesującymi i godnymi przeciwnikami. Znów pękała mu głowa. Przyłożył dłoń do skroni, walcząc z bólem. W jego umyśle panował chaos. Ork wciąż nie był do końca pewny, co się z nim działo przez kilka ostatnich godzin. Zamiast zostać rozdartym na strzępy tak jak Gaskal, czego się spodziewał, trafił w sam środek szaleństwa. Przed oczami pojawiały mu się i znikały rzeczy wykraczające poza pojmowanie prostego wojownika. Pamiętał, że miotał nim wir chaotycznych sił i przez cały czas atakowały go niezliczone odgłosy i dźwięki, które prawie go ogłuszyły. W końcu nie był już w stanie znieść więcej. Brox stracił przytomność, pewny, że już nigdy więcej jej nie odzyska. Odzyskał ją, rzecz jasna, ale nie znajdował się ani w górach, ani wewnątrz wiru. Odkrył, że otacza go niemal sielski krajobraz składający się z wysokich drzew i falujących wzgórz, które ciągnęły się jak okiem sięgnąć. Słońce zachodziło, a jedynym odgłosem wydawanym przez żywe istoty było melodyjne nawoływanie ptaków. Ale nawet gdyby trafił w sam środek straszliwej bitwy, a nie w to spokojne miejsce, i tak leżałby na ziemi, nie będąc w stanie kiwnąć palcem. Ponad godzinę zajęło mu dojście do siebie na tyle, żeby móc wstać, nie mówiąc już o dalszej wędrówce. Na szczęście, kiedy czekał z niepokojem na odzyskanie sił, odkrył cud. Jego topór, który uznał za stracony, został pochłonięty wraz z nim i leżał tylko kilka jardów dalej. Nie będąc jeszcze w stanie używać nóg, Brox podczołgał się do broni. Nie mógł jej unieść, ale zaciśnięcie dłoni na trzonku przyniosło mu pokrzepienie. Gdy tylko był w stanie chodzić, wyruszył w drogę. W obcej krainie, jak spokojnie by ona nie wyglądała, nie opłacało się zostawać dłużej w jednym miejscu. Nawet w tych najspokojniejszych sytuacja zawsze się kiedyś zmieniała, a doświadczenie podpowiadało mu, że zwykle była to zmiana na gorsze. Ork usiłował zrozumieć, co się z nim stało. Słyszał o czarodziejach podróżujących za pomocą dziwacznych zaklęć z jednego miejsca w drugie. Ale jeśli było takie zaklęcie, mag, który je rzucił, musiał być szalony. Albo inkantacja była nieudana, co też mogło się zdarzyć. Samotny i zagubiony, Brox zdał się na swój instynkt. Bez względu na to, co się wydarzyło do tej pory, Tral chciałby, żeby dowiedział się czegoś więcej o mieszkańcach tego miejsca i ich zamiarach. Jeśli sięgnęli magią do nowej ojczyzny orków, czy to przez przypadek, czy też umyślnie, stanowili potencjalne zagrożenie. Brox mógł zginąć później, ale jego pierwszym obowiązkiem była ochrona własnego ludu. Teraz miał przynajmniej jakieś pojęcie, jaka rasa zamieszkuje te ziemię. Przed wojną z płonącym legionem Brox nigdy nie widział ani nie słyszał o nocnych elfach, ale nie potrafił zapomnieć ich niezwykłego wyglądu. Jakimś cudem
wylądował w rządzonej przez nie krainie, co przynajmniej dawało mu nadzieję na powrót do domu, kiedy już zbierze potrzebne informacje. Nocne elfy walczyły razem z orkami w Kalimdorze, co oznaczało, że Brox wylądował w jakiejś odległej części kontynentu. Był pewny, że wystarczy mu krótki rekonesans, aby zorientować się, w którą stronę powinien ruszyć, aby dostać się na ziemię orków. Brox nie miał najmniejszego zamiaru po prostu podejść do jednego z nocnych elfów i zapytać o drogę. Nawet jeśli to były te same istoty, które sprzymierzyły się z orkami i ludźmi. Nie mógł mieć pewności, że osobniki zamieszkujące tę krainę okażą się przyjazne wobec intruza. Ostrożny ork zamierzał trzymać się na uboczu, dopóki nie dowie się czegoś więcej. Choć nie natrafił od razu na następne domostwa, zauważył w oddali łunę, która prawdopodobnie oznaczała jakąś większą osadę. Po chwili zastanowienia ork uniósł topór i ruszył w jej stronę. Ledwo podjął taką decyzję, a z przeciwnej strony lasu wyłoniły się cienie. Przyciśnięty płasko do grubego pnia patrzył na zbliżającą się parę jeźdźców. Zmrużył ze zdumienia oczy, widząc, że zamiast koni dosiadają olbrzymich rączych panter. Ork zgrzytnął zębami, gotując się do starcia, w razie gdyby zauważyli go jeźdźcy albo ich wierzchowce. Ale opancerzone postacie przemknęły obok niego, jak gdyby się dokąd śpieszyły. Wydawało się, że mrok wcale im nie przeszkadza, co przypomniało orkowi, że nocne elfy widzą w nocy równie dobrze, jak on w dzień. To nie wróżyło nic dobrego. Orki widziały w nocy całkiem nieźle, ale nawet w połowie nie tak dobrze, jak nocne elfy. Wzniósł topór. Może i widziały w ciemnościach lepiej od niego, ale Brox mógł zmierzyć się z każdą z chuderlawych postaci, które do tej pory widział. Za dnia czy w nocy, topór w rękach wyszkolonego orczego wojownika był tak samo śmiercionośny. Nawet wymyślne pancerze, jakie zauważał u jeźdźców, nie ochronią ich długo przed jego ukochanym orężem. Kiedy elfy znikły mu z oczu, Brox bardzo ostrożnie ruszył dalej. Musiał dowiedzieć się czegoś więcej o tych nocnych elfach, a jedynym sposobem było przyjrzenie się ich osadzie. Może tam uda mu się dowiedzieć czegoś, co pozwoli mu stwierdzić, gdzie się teraz znajduje. Wtedy będzie mógł wrócić do Trala. Tral będzie wiedział, co o tym wszystkim myśleć. Tral poradzi sobie z tymi nocnymi elfami, które igrały z niebezpieczną magią. To bardzo, bardzo proste. Zamrugał. Był tak pochłonięty własnymi myślami, że dopiero teraz zobaczył przed sobą wysoką kobiecą postać odzianą w srebrne, prześwietlone księżycem szaty. Nocna elfka wyglądała na równie zaskoczoną jak on, a potem otworzyła usta i krzyknęła. Brox wyciągnął ku niej ręce. Chciał jej tylko zatkać usta. Ale zanim zdążył cokolwiek zrobić, rozległy się następne okrzyki i ze wszystkich stron zaczęły się zbiegać nocne elfy. Z jednej strony chciał zostać tam, gdzie stał i walczyć do śmierci. Ale jakaś jego część, ta część, która służyła Tralowi, przypomniała mu, że nic w ten sposób nie osiągnie. Nie wypełni powierzonej mu misji i zawiedzie swój lud. Z wściekłym warknięciem obrócił się i rzucił do ucieczki w kierunku, z którego przybył. Ale teraz, zza każdego grubego pnia drzewa, zza każdego wzniesienia terenu, wyłaniały się postacie elfów. I każda krzyczała ostrzegawczo na widok rosłego orka. Zagrały rogi. Brox zaklął, wiedząc, co oznacza ten dźwięk. I rzeczywiście, za chwilę usłyszał kocie pomruki i stanowcze nawoływania. Zerkając przez ramię, zobaczył nadciągający pościg. W przeciwieństwie do pary, przed którą ukrywał się wcześniej, ci jeźdźcy mieli na sobie tylko szaty i napierśniki. Ale to wcale nie czyniło z nich mniej groźnych wojowników. Każdy był uzbrojony, a ich wierzchowce stanowiły jeszcze większe zagrożenie. Jedno machnięcie łapą wystarczyłoby, żeby rozpruć mu trzewia. Jedno kłapnięcie szczęk wyposażonych w podobny szablon kły mogłyby urwać głowę. Brox miał ochotę rąbać na oślep toporem, nie oszczędzając ani jeźdźców, ani panter. Chciał zostawiać za sobą ślady krwi i okaleczone ciała. Lecz choć pragnął uśmiercić tych, którzy mu zagrażali,
Nauki i rozkazy Trala powstrzymały go przed podobną masakrą. Brock zwarknął i uderzył pierwszego jeźdźca płazem Żeleźca. Zrzucił jednego z elfów na ziemię, a potem uchylając się przed pazurami kota, odwrócił się, aby złapać następnego za nogę. Ork cisnął drugim nocnym elfem w pierwszego, pozbawiając obydwu tchu. Nad głową świsnęło mu ostrze. Brock z łatwością roztrzaskał wąską klingę potężnym toporem. Nocny elf cofnął się przezornie, wciąż ściskając w dłoni kikut oręża. Ork wykorzystał tę lukę, aby prześliznąć się między prześladowcami. Część elfów wcale nie paliła się do pościgu za nim, co podnosiło go na duchu. Bardziej niż własny honor, liczyła się dla niego wiara, jaką pokładał w nim Trall. Wiara, która powstrzymywała go przed zawróceniem i stoczeniem bezsensownej walki na śmierć i życie. Nie zawiedzie swojego wodza. Ale kiedy myślał już, że zdoła uciec, drogę zastąpił mu kolejny nocny elf, odziany w mieniające się zielone szaty, ozdobione na piersi złotymi i rubinowymi gwiazdami. Większą część jego wąskiej, pociągłej twarzy zasłaniał kaptur, ale nie wydawał się przerażony atakiem wielkiego, brutalnego orka. Brock zawinął toporem i wrzasnął, chcąc wystraszyć elfa. Zakapturzona postać uniosła jedną dłoń na wysokość piersi, kierując palec wskazujący i środkowy ku rozświetlonemu księżycową poświatą niebu. Ork zrozumiał, że elf rzuca zaklęcie. Ale było już za późno. Ku zaskoczeniu Brocksa, z nieba spadł na niego okrągły skrawek księżyca, spowijając go niczym miękki, mglisty koc. Ramiona orka zrobiły się ciężkie, a nogi słabe. Musiał walczyć z opadającymi powiekami. Topór wyśliznął mu się ze zwiotczałej ręki i Brocks upadł na kolana. Przez srebrzystą mgłę widział, jak otaczają go kolejne postacie w podobnych strojach. Zakapturzone kształty stały cierpliwie, najwyraźniej obserwując działanie zaklęcia. Brocksa ogarnęła furia. Z niskim warknięciem zdołał dźwignąć się z ziemi. To nie była wspaniała śmierć, jakiej pragnął. Nocne elfy chciały, żeby padł im do stóp jak bezradny osesek. Nie da im tej satysfakcji. Palcami wymacał trzonek topora. Z zadowoleniem zauważył, że kilka zakapturzonych postaci cofnęło się. Nie spodziewały się takiego oporu. Ale kiedy próbował unieść oręż, spadł na niego następny srebrzysty woal. Siły, jakie zdołał zebrać, znów go opuściły. Upuszczając topór na ziemię, Brock wiedział, że tym razem już go nie podniesie. Ork zrobił jeden chwiejny krok i padł na twarz. Nawet próbował się podczołgać do swoich wrogów, zdecydowany utrudnić im zwycięstwo. Trzecia zasłona opadła na Brocksa i ork stracił przytomność. Trzy noce. Trzy noce i wciąż nie mamy się czym pochwalić. Xavius był niezadowolony. Trzej szlachetnie urodzeni czarodzieje przerwali czary. Natychmiast zastąpili ich ci, którzy zdążyli uzupełnić nadwątlone siły odrobiną zaległego odpoczynku. Sztuczne czarne oczy Xaviusa zwróciły się ku tym, którzy właśnie skończyli. Jeden z nich zauważył czarne gałki zwrócone w ich kierunku i się skulił. Szlachetnie urodzeni byli najwspanialszymi sługami królowej, ale Lord Xavius był najwspanialszym i najbardziej niebezpieczny z nich wszystkich. Jutro wieczorem zwiększymy pole mocy 10-krotnie, oświadczył, a karmazynowe smugi w jego oczach rozbłysły. Nie będąc w stanie spojrzeć mu w oczy, jeden ze szlachetnie urodzonych zebrał się jednak na odwagę, żeby powiedzieć: z całym szacunkiem, Lordzie Xaviusie, to ogromne ryzyko. Taki dodatkowy wzrost mocy może zdestabilizować wszystko, co udało nam się do tej pory osiągnąć. Czyli co, Perotarnie? Xavius pochylił się nad pozostałymi postaciami. W świetle zaklęcia jego cień wydawał się poruszać niezależnie od niego. Co takiego osiągnęliśmy? Ależ władamy większą mocą niż jakikolwiek nocny elf przed nami. Xavius kiwnął głową, posępniejąc. Tak, i dzięki temu możemy zmiażdżyć owada młotem wielkości góry. Jesteś krótkowzrocznym głupcem, Perotarnie. Ciesz się, że twoje umiejętności są nam potrzebne. Zaciskając wargi,
Nocny elf pochylił z wdzięcznością głowę. Doradca królowej spojrzał ze wzgardą na resztę szlachetnie urodzonych. Aby osiągnąć nasz cel, musimy mieć pełnię władzy nad studnią. Musimy być w stanie zabić owada tak, aby się nawet nie zorientował, że ginie. Musimy osiągnąć taką precyzję, taką subtelność, aby nie było żadnych wątpliwości, że uda nam się zrealizować co do joty nasz ostateczny cel. Musimy... Znów prawisz innym kazania, mój drogi Xaviusie. Melodyjny głos byłby w stanie skłonić każdego szlachetnie urodzonego elfa do popełnienia samobójstwa, gdyby tylko zapragnęła tego właścicielka. Ale nie Xaviusa o onyksowych oczach. Niedbałym gestem odprawił znużonych magów i odwrócił się do jedynej osoby w pałacu, która nie okazywała mu należnego szacunku. Była ucieleśnieniem doskonałości, a jego magiczne oczy jeszcze zwielokrotniały blask, jaki wokół siebie roztaczała. Stanowiła chlubę nocnych elfów. Była ich ukochaną panią. Jej oddech pozbawiał tłumy tchu. Kiedy dotknęła policzka cieszącego się łaską wojownika, ten był gotów walczyć ze smokami i nie tylko, nawet jeśli oznaczało to niechybną śmierć. Królowa nocnych elfów była wysoka jak na elfkę, wyższa nawet od niektórych mężczyzn. Tylko Xaviusz górował nad nią wzrostem. Ale pomimo to poruszała się jak wiatr, a każdy jej krok odznaczał się cichą gracją. Żaden kot nie stąpał tak bezszelestnie jak Asshara i nikt nie poruszał się z taką pewnością siebie. Jej skóra barwy głębokiego fioletu była niemal tak gładka jak delikatny jedwab, z którego uszyta była jej szata. Włosy długie, gęste, bujne i srebrzyste jak blask księżyca opadały jej kaskadą na plecy, kończąc się na wysokości zmysłowo wciętej talii. Inaczej niż podczas poprzedniej wizyty, kiedy kolor szat miał podkreślać barwę jej oczu, tym razem miała na sobie zwiewną suknię tego samego koloru, co przepiękne włosy. Nawet Xaviusz pożądał jej skrycie, ale na swoich własnych zasadach. Własne ambicje były dla niego o wiele większym afrodyzjakiem, niż mogłyby na nim być jej wdzięki. Mimo to uważał jej obecność za wielce pożyteczną, tak samo jak ona jego, o czym oboje wiedzieli. Mieli ten sam ostateczny cel, ale każde z nich czekała na końcu inna nagroda. Kiedy wreszcie osiągną cel, Xaviusz pokaże Asharze, kto tu naprawdę rządzi. Światło księżyca. Zaczął z posłusznym wyrazem twarzy. Głoszę wyłącznie twoją czystość, twą nieskazitelność. Przypominam im nie tylko o ich obowiązkach, ale o ich miłości wobec ciebie. Dlatego powinno im zależeć na tym, żeby ciebie nie zawieść. Ponieważ wtedy zawiedliby także ciebie, mój drogi doradco. Dwie służki niosły za swoją oszałamiającą piękną królową tren długiej, prześwitującej sukni. Przesunęły się z nim w bok, kiedy Asshara spoczęła na specjalnym tronie, który kazała wznieść szlachetnie urodzonym, aby móc siedzieć wygodnie, gdy przyglądała się ich wysiłkom. I myślę, że ich strach przed tobą jest większy niż miłość do mnie. Nic podobnego, moja pani. Królowa usadowiła się na tronie, układając suknię w taki sposób, aby podkreślała jej idealne kształty. Xaviusz pozostał niewzruszony. Będzie ją miał, ją i wszystko, czego zapragnie, kiedy tylko uda im się wypełnić ich wielką misję. Uwaga obojga przykuł nagły rozbłysk oślepiającego światła. W środku kręgu utworzonego przez szlachetnie urodzonych unosiła się kula buzującej energii, która nieustannie się odnawiała. Miriady jej odsłon miały hipnotyczny efekt w dużej mierze dlatego, że często wydawały się otwierać portal. Zwłaszcza Xaviusz wpatrywał się przez długie godziny w dzieło nocnych elfów, widząc swoimi sztucznymi oczyma rzeczy, których nie dostrzegał nikt oprócz niego. Ale teraz doradca spochmurniał. Zmrużył oczy, studiując bezdenną głębię wewnątrz kuli. Mógłby przysiąc, że przez nieskończenie krótki moment... Chyba mnie nie słuchasz, drogi Xaviusie. Czy to w ogóle możliwe? Zdołał dojść do siebie. Równie niemożliwe, jak życie bez oddychania, córko księżyca. Ale przyznaję, że byłem na tyle rozkojarzony, że mogłem cię nie zrozumieć. Mówiłaś znowu o czymś... Królowa Asshara wybuchła krótkim gardłowym śmiechem, ale nie zaprzeczyła mu.
A co tu jest do rozumienia? Powiedziałam po raz kolejny, że wkrótce zatriumfujemy. Wkrótce będziemy dysponować mocą i zdolnościami, które pozwolą nam oczyścić naszą krainę z niedoskonałości i uczynić ją idealnym rajem. I tak się stanie, moja królowo. Tak się stanie. Już niedługo zapanuje wielki złoty wiek. To królestwo, twoje królestwo, zostanie oczyszczone. Świat pozna wieczną chwałę. Xavius pozwolił sobie na lekki uśmiech. A skażone nieczyste rasy, które w przeszłości uniemożliwiły ziszczenie się tej wizji, przestaną istnieć. Asshara nagrodziła jego słowa pełnym zadowolenia uśmiechem, po czym rzekła: cieszą mnie twoje zapewnienia, że nastąpi to już wkrótce. Znów niepokoili mnie dziś interesanci, lordzie doradco. Obawiają się gwałtownych zawirowań wewnątrz i wokół wielkiej studni. Pytali mnie o ich przyczynę i czy są niebezpieczne. Oczywiście skierowałam ich do ciebie. I słusznie, pani. Postaram się uspokoić ich na czas, potrzebny nam do realizacji naszego planu. Potem będziesz miała przyjemność obwieścić, co zrobiliśmy dla dobra twojego ludu. Za co mnie będą kochać jeszcze bardziej? Mruknęła Asshara, a jej oczy zwęziły się, jak gdyby wyobraziła sobie przepełnione wdzięcznością tłumy. Jak gdyby mogli cię kochać jeszcze bardziej niż teraz, moja wspaniała królowo. Asshara spuściła na moment skośne oczy, przyjmując komplement, po czym z płynną gracją, do jakiej tylko ona była zdolna, wstała z tronu. Jej służki szybko zaczęły manipulować przy trenie, aby w żaden sposób nie ograniczał jej ruchu. Wkrótce ogłoszę tę cudowną wieść, lordzie Xaviusie, oznajmiła, odwracając się od doradcy. Dopilnuj, aby do tego czasu wszystko było gotowe. Poświęcę temu każdą chwilę na jawie, odparł, składając ukłon jej oddalającej się sylwetce. I będę o tym śnił, kiedy zasnę. A gdy tylko ona i jej służki znikły, przez twarz doradcy przemknął grymas niezadowolenia. Skinął na jednego ze strażników, którzy stali z niewzruszonymi minami przy wejściu do komnaty. Jeśli następnym razem nie zostanę ostrzeżony, że jej wysokość postanowiła do nas dołączyć, zapłacisz za to głową. Zrozumiano? Tak, panie. Odparł strażnik, a wyraz jego twarzy nie zmienił się ani na jotę. Oczekuję też, że zostanę powiadomiony przed jej wysokością o powrocie kapitana Warotena. Nie ma powodu, by powierzone mu zadanie zbrukało jej dłonie. Dopilnuj, żeby kapitana i każdego, kto będzie mu towarzyszył, przyprowadzono prosto do mnie. Tak, panie. Xavius odprawił strażnika i zajął się na powrót nadzorowaniem czarujących szlachetnie urodzonych. Płomienną sferę, która odnawiała się raz po raz, otaczała teraz sieć pulsującej magicznej energii. Na oczach Xaviusa kula zwinęła się w sobie, jak gdyby próbowała wchłonąć samą siebie. Fascynujące, wyszeptał. Z tak bliska, lord doradca czuł intensywne emanacje i z ledwością spętane siły, zaczerpnięte ze źródła potęgi wszystkich nocnych elfów. To Xavius jako pierwszy zaczął podejrzewać, że jego rasa tylko musnęła powierzchnię potencjału studni. Studnie Wieczności trafnie nazwano, bo im dłużej ją badał, tym większą miał pewność, że jej zasoby są nieograniczone. Fizyczne rozmiary studni były jedynie tworem organicznego umysłu. Prawdziwa studnia istniała w tysiącach wymiarów, tysiącach miejscach jednocześnie. I z każdego jej aspektu, każdej wersji, szlachetnie urodzeni nauczą się czerpać wszystko to, czego zapragną. Ten potencjał oszałamiał nawet jego. Energie i kolory, niewidoczne nawet dla pozostałych, tańczyły przed magicznymi oczami Xaviusa. Przyciągały go swą uwodzicielską mocą. Lord doradca upajał się tym fantastycznym widokiem, ale nagle poczuł, że gdzieś z głębi, gdzieś spoza fizycznego świata, coś na niego patrzy. Tym razem nocny elf wiedział, że to nie pomyłka. Xavius wyczuł czyjąś obecność, odległą obecność. A jednak pomimo niewiarygodnej odległości, potęga, którą wyczuwał, była oszałamiająca. Spróbował się wycofać, ale było już za późno. Głęboko, tak głęboko wewnątrz studni, że jego umysł został nagle wciągnięty poza rzeczywistość,
poza wieczność, aż... Długo cię szukałem, powiedział głos. To było życie, śmierć, stworzenie i zniszczenie. Nieograniczona władza. Nawet gdyby chciał, Xavius nie byłby w stanie oderwać wzroku od otchłani wewnątrz. Czyjeś oczy uwięziły go. Oczy nowego boga lorda doradcy. A teraz ty przyszedłeś do mnie. Jezioro bulgotało jak gotująca się woda. Wielkie fale wznosiły się raz po raz i rozbijały z hukiem. Błyskawice strzelały z niebios i z głębi studni. Potem rozległy się szepty. Pierwsze nocne elfy, które je usłyszały, myślały, że to tylko wycie wichury. Wkrótce przestały zwracać na nie uwagę. Kilku bardziej przenikliwych, lepiej zestrojonych z mocami studni, rozpoznało, czym są, głosami z głębi samej studni. Ale nawet większość z nich nie wiedziała, co mówią. Jednego czy dwóch, którzy wyraźnie je słyszeli, ogarnął strach. Nie rozmawiali o tym z innymi, gdyż obawiali się, że zostaną uznani za szalonych i wyrzuceni ze społeczności. W ten sposób zlekceważyli jedyne ostrzeżenia, jakie mieli otrzymać. Głosy mówiły tylko o głodzie. Były głodne wszystkiego. Życia, energii, dusz. Chciały dostać się na świat. Do nieskazitelnej krainy nocnych elfów. A kiedy już się tam znajdą, pożreć ją.